Witam wszystkich, z tej strony Konrad, a to jest kolejny odcinek z serii Chińskie Zakupy. Dzisiaj otwieramy z jedną z większych paczek, jaką do tej pory udało mi się zamówić. Przyszło to właśnie dzisiaj. Czy coś tu piszę? O ile dobrze pamiętam, to są słuchawki, które zamawiałem. Otwieramy znanym już nożykiem z AliExpress. Paczka ta mi przyszła dość szybko, bo zamówiłem to już dokładnie nie pamiętam kiedy, ale to było około 2 tygodni. Dobra, co my tu mamy? Standardowo list przewozowy. Ok, oto co w paczuszce. Słuchawki gamerskie. Czy są tu jakieś informacje? Już wam mówię. O, jest po angielsku. Rozmiar głośnika 50 mm. Od 20 Hz do 20 kHz, no czyli wydaje się całkiem ciekawie. Mikrofon kierunkowy. LED, 2 metry kabla. No nie wiem, zobaczymy co to jest. Na pudełku wyglądają fajnie. Już je otwieram. Tak, w ogóle są to słuchawki marki Kotion. W ogóle nie znam takiej marki. Instrukcja w kilku językach, na szczęście jest angielski. Dobra, przejdźmy może do samych słuchawek. Niestety, jak już je zamówiłem, to się zorientowałem, że zrobiłem mały błąd, bo szukałem słuchawek na USB. Ale niestety te okazało się, i kupiłem te, bo pisało, że są na USB. Co się później okazało, one są na normalne jacki, jak widać, mikrofon i audio. A okazało się, że USB jest tylko do podświetlania. No niestety, tak bywa. Jeśli chodzi o same słuchaweczki, to muszę powiedzieć, że jakość wykonania jest nie najgorsza. Tutaj mamy metalowe okucie nawet. Także podejrzewam, że to nie będzie pękało. Mikrofonik też. No ciekawy jestem, jak będzie z jakością tego. Może podłączę to do laptopa, zobaczymy, czy się zaświecą. Słuchawki się zaświeciły. Do słuchawek jeszcze mamy na kablu taki pilocik. Tutaj z tego co widzę mamy pokrętło głośności oczywiście. I włącznik, wyłącznik mikrofonu w formie takiego suwaczka. Czyli, że tak powiem, bardziej standardowo. Jeśli chodzi o samą jakość dźwięku, to na tą chwilę ciężko mi będzie powiedzieć. Na razie nagram sam unboxing tych słuchawek. A później, bo rzecz jest taka, że właśnie mam laptopa z Lenovo niestety. A jak wiadomo, w Lenovo jest pojedynczy jack, gdzie mamy mikrofon i słuchawki na jednym kablu. No, a tu jak widać słuchawki są na te dwa jednak cieńcze, więc znaczy jacki, więc może być problem. No dobra, no to podłączyłem sobie te słuchawki. Słuchawki są podłączone do karty na USB. Tylko nie musiałem zrobić coś takiego, że mikrofon jest podłączony przez kartę na USB, a słuchawki są podłączone normalnie do laptopa. Zrobiłem tak, ponieważ wyjście dźwięku, wyjście słuchawkowe w tej karcie no jest strasznie słabe po prostu i ten dźwięk jest strasznie płaski, nie ma w ogóle basu, no i jest dość cicho. Po podłączeniu do laptopa dźwięk jest fajny, słychać bas, naprawdę jakość jest fajna tego dźwięku. A mikrofon podłączyłem przez kartę USB, no bo słuchawki są na dwa jacki, a w laptopach Lenovo no montują gniazdko, które jest na jednego jacka z poczwórnymi stykami, więc no innej opcji niestety nie było. I przy okazji jakość nagrywania dźwięku z tej karty dźwiękowej jest lepsza niż z karty w laptopie. I tak w ogóle to, co teraz mówię, to wszystko leci już z mikrofonu ze słuchawek, bez żadnych odszumiania, bez żadnych wzmocnień, bez żadnych wtyczek. Wszystko tak jak jest, bez żadnej obróbki, prosto z słuchawek i z tej chińskiej karty dźwiękowej. No dobra, to już wiecie, jak to mam wszystko podłączone. Jak widać, słuchawki prezentują się na głowie.
Są dość duże, ale mimo wszystko wygodne, nie uwierają uszu. Muszle są fajne są duże muszle i zakrywają całe ucho, nic tam nie uwiera, nic tam nie przyciska małżowiny. No i są po prostu wygodne, no nie czuć ich na głowie, ciężar nie doskwiera. Także to jest na duży plus. Mikrofon, jak widać, jest dość mocno oddalony od ust, ale to nie przeszkadza. No zresztą słychać, że dość fajnie to zbiera i jakość dźwięku nie jest najgorsza. Ok, teraz spróbujmy odszumić ten dźwięk i zobaczymy, jak to będzie, bo teraz wszystkie wtyczki miałem wyłączone. Wejdę sobie we wtyczkę do odszumiania. Dajemy oczywiście. Coś się popsuło, nie było mnie słychać. Okej, okay, i mam nadzieję, że już słychać dużą różnicę. Nic tutaj nie jest podbite, jak widać, wszystkie pozostałe wtyczki są wyłączone. Nie ma tu żadnego wzmocnienia, to jest już czysty dźwięk z mikrofonu, jedynie tylko jest odszumiony za pomocą wtyczki VST. Więc mam nadzieję, że no niestety nie słyszę sobie tego, bo nie włączyłem sobie podglądu mikrofonu na słuchawkach. Ale już z tego, co widzę po samym wykresie, tutaj nam za bardzo ten wykres nie skoczy. Jakby tam jeszcze dodać bramkę szumu, wiadomo, żeby odcinało od pewnego zakresu, żeby tam tych przykładowych dźwięków nie brało. Więc obstawiam, że byłoby to całkiem już przyjemnie. Nagram sobie to, odsłucham, zobaczymy, jak to słychać. Ale no, mówiąc szczerze, no biorąc pod uwagę cenę tego, że całego zestawu, jakby to powiedzieć, tego co złożyłem, bo słuchawki kosztowały około 50 zł. Tutaj ta karta dźwiękowa to tam chyba około dolara kosztowała, czy nie, no ze 6 zł może mnie to w sumie wyszło. Więc myślę, że naprawdę warto w tej cenie, bo jakość dźwięku, ostatnio też podłączyłem sobie, pograłem w CS-a trochę. W grach się sprawują świetnie, mikrofon fajnie zbiera, nikt nie narzekał, wszyscy mówili, że dźwięk jest cichy. Znaczy nie cichy, tylko czysty i fajnie słychać. Więc naprawdę polecam, warto. Pod filmem dam oczywiście link do sklepu, gdzie to kupiłem, bo to do Gearbesta oczywiście. No i tak mówię, polecam. No, jak mam nadzieję, że Wam się filmik podobał. Jeśli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę, zasubujcie kanał. Jak nie, to też, no, napiszcie komentarze, co Wam się podoba, co nie. To mnie będzie zachęcało oczywiście, żeby nagrywać dalej, jakieś tam unboxingi robić, testy. No i to w sumie tyle na ten odcinek. Dzięki wszystkim za uwagę jeszcze raz. No i do zobaczenia. Cześć.